Moja książka składa się z trzech części. Pierwsze to są moje felietony, które piszę dla Gazety Polskiej zresztą od 2 lat. Na prośbę redakcji w zeszłym roku napisałem 3 felietony o Kresach Wschodnich, bo zbliżała się rocznica ludobójstwa na Wołyniu. Wydawało mi się, że 3 felietony to jest wystarczająca ilość. Ale później dostałem tak ogromną ilość listów, e-maili, różnych próśb, wspomnień od Kresowian, że napisałem następne felietony. I to wszystko zebrałem, poszerzyłem o inne teksty, które do tej pory nie publikowałem i to stanowi pierwszą część książki, gdzie wyjaśniam, czym było ludobójstwo, dlaczego należy w ogóle używać słowa ludobójstwo, a nie na przykład takich eufemizmów jak tragedia czy rzeź. Ksiądz Tadeusz Zaleski opisuje historię ziem Kresów Wschodnich, ziem, z których wywodzi się większość naszego społeczeństwa. A więc są to korzenie, które przenoszą tradycję wielokulturową tamtych czasów do naszej rzeczywistości. Pojęcie ludobójstwa jest pojęciem adekwatnym dla XX wieku. Wcześniej mieliśmy mordy, zbrodnie wojenne, gwałty dokonywane na ludności cywilnej. Wszystkie wojny, czy napoleońskie, czy wojna 30-letnia, wszystko niosło za sobą straszne cierpienia ludności cywilnej. Niemniej jednak, dopiero w XX wieku nacjonaliści w różnych krajach postanowili, że można zniszczyć cały naród, już nie w wyniku wojen, tylko wybić ludzi tylko dlatego, że mówią jakimś jednym językiem. Jakie wrażenie wywarła na panu ta książka? Książka była wstrząsem. Można powiedzieć, że momentami trzeba nawet ją odłożyć na bok i powrócić po jakimś czasie, żeby nie wyzwolić w sobie agresji tych złych uczuć, które kierowały zbrodniarzami, ludobójcami z ukraińskiej armii wyzwoleńczej. Ja każdą książkę, którą czytam na temat wschodnie, kresowe, to bardzo przeżywam. I cieszę się, że ksiądz Tadeusz
zbiera takie relacje i takie publikuje dane, które do tej pory tak naprawdę nigdzie nie ujrzały świata dziennego lub przedstawia w innym nieco świetle pewne zdarzenia, które do tej pory były opisywane. Jest to ze wszech miar godna lektura do polecenia, do przeczytania, jeżeli ktoś jeszcze pamięta lub chce pamiętać. Jak wyglądało ludobójstwo na Kresach Wschodnich? A tutaj oczywiście przede mną zostało słusznie powiedziane, że nacjonalizm ukraiński był wspierany przez Niemców, przez Związek Radziecki, ale nacjonalizm ukraiński nie był faszyzmem niemieckim. Nacjonalizm ukraiński powstał wcześniej niż obłąkana ideologia Adolfa Hitlera czy Józefa Stalina. Bo na przełomie XIX i XX wieku padł bardzo podatny grunt w narodzie ukraińskim, który chciał samostyjnej Ukrainy, czyli niepodległej. Co jest, uważam, zrozumiałe, że chciano niepodległego państwa. Natomiast metody, jakimi to państwo chciano ustanowić, były barbarzyńskie. W 1908 roku też absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza, ukraiński prawnik Dmytro Doncow wydał książkę Nacjonalizm, w której powiedział, żeby powstała samostyjna Ukraina, można zabijać cudzeńców, czyli tych, którzy nie są Ukraińcami. No jestem duchownym, więc ja muszę podchodzić do trudnych spraw, no jednak bez emocji i starałem się tą książkę pisać bez emocji, chociaż to dla mnie jest trudne, bo opisywałem ludobójstwo na przykład dwóch miejscowości rodzinnych moich rodziców, Korosiatyn, Kobuczacza i Kuty nad Czeremoszem. I te relacje są wstrząsające, to są niektóre tak okrutne, że aż mi było trudno je przepisywać. Natomiast ja uważam, że tego typu historia powinna nas uczyć pojednania i przebaczenia. I moja misja jest taka, że właśnie jako duchowny, jako historyk chcę pokazać bardzo trudną prawdę, bez nagonki dokonywanej na żaden naród, tylko żeby jednak te narody przyjęły tą prawdę. Problem polega na tym, że no nie wszyscy do tego podchodzą spokojnie. Ofiary, bo jednak pamiętają cierpienia swoje, czy swoich rodziców, czy dziadków. No i ci kaci, którzy jednak do dnia dzisiejszego nie mówią słowo przepraszam. Ale mówiłem też dzisiaj o Ukraińcach, którzy ratowali Polaków, Żydów, którzy mówią prawdę. Więc to nie jest tak, że to naród ukraiński wymordował naród polski, tylko wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim, Ukraińska Powstańcza Armia, oni mordowali nie tylko Polaków, ale Ukraińców, Żydów i Ormian. Thank you.
Polsce nie mówi. No, żeby, kto mordował Żydów na Ukrainie? Stepan Bandera. Temu, komu obecnie prezydent Juszczenko wręcza tytuł bohatera narodowego. Dzisiaj bohaterowie narodowi to są ci, co brali czynny udział w mordowaniu żydowskich kobiet i dzieci. Jak wymordowano Żydów i poszło tak łatwo z Żydami, wtedy kiedy Adolf Hitler zapędził się aż pod Stalingrad, powstała ukraińska powstańcza armia. Bandera był już wtedy w więzieniu niemieckim, jak i większość członków tego rządu tymczasowego. Niemcy jednak nie pozwolili na utworzenie samodzielnego państwa ukraińskiego, więc powstała partyzantka. Ta partyzantka jednak nie walczyła z Niemcami, nie walczyła też z Rosjanami. Ona pierwsze swoje odium skierowała przeciwko Polakom. Zaczęło się od Wołynia. Chociaż pierwsze mordy już miały miejsce w 1939 roku, dlatego jeżeli się stawia ramy, ludobójstwa zaczyna się od roku 1939 do 1947, ale lata 43, 44, 45 to były lata, gdzie to ludobójstwo było najkrwawsze. Dlaczego na Wołyniu? Bo Polaków tam było bardzo mało. Co więcej, wielu mężczyzn poszło do wojska, albo poszli z armią Andersa i poszli na drugi koniec świata, albo w armii Berlinga później się znaleźli. Bardzo wielu Polaków, mężczyzn zwłaszcza, wywieźli Rosjanie na Sybir, do Kazachstanu. Kto pozostał? Pozostała ludność wiejska. Kobiety, dzieci, mało mężczyzn. Nie było armii krajowej. Poza tym Polacy jakby sobie nie uświadamiali, że ich sąsiedzi mogą ich wyrżnąć, bo oni ciągle żyli w kulturze jagiellońskiej. I armia, ukraińska armia powstańcza zaczęła rzeź, czyli po prostu planowe ludobójstwo. Wieś po wsi, osadę po osadzie, parafię po parafii. Wyrzynano, mordowano wszystkich. Nie było żadnego rozróżnienia na kobiety, dzieci. Zamordowano też wielu Ukraińców, którzy właśnie nie popierali Bandery. Mordowano też z rodzin mieszanych. Ja pochodzę z rodziny mieszanej. To znaczy mój prapradziadek był księdzem grecko-katolickim, czyli ukraińskim. Z kolei po stronie matki są Ormianie. Byli też Polacy. Wszyscy żyli w zgodzie. No w ogóle do II wojny światowej problem narodowości nie istniał. Ale często było tak. Ojciec był Ukrainiec, to synowie byli wychowywani jako Ukraińcy. Matka była Polką, to córki były wychowane jako Polki. Często te podziały szły w poprzek rodziny. Opisuję w mojej książce takie przypadki, że to jest bardzo znany przypadek, zresztą ten człowiek niedawno zmarł, a mężczyzna Ukrainiec, żona Polka, córki Polki. Jego syn poszedł do UPA i powiedzieli, wiesz, chłopcze, mój ojcu, ty musisz najpierw zrobić porządek w swojej rodzinie. Wziąć siekierę i zamordować matkę i swoje siostry, bo to są laszki. Oczywiście, kiedy on się wziął do tego dzieła, jego ojciec, Ukrainiec, go zabił w obronie swojej żony i córek. To są dziesiątki takich przypadków. Niektóre opisy tortur stosowanych wobec Polaków były tak okrutne, że ja się długi czas zastanawiałem, czy to pokazać, czy nie, bo nie chciałem, ja chciałem uniknąć takiej taniej sensacji, że to będzie, no ja nie wiem, jakiś podręcznik sadomasochistyczny, czy coś w tym rodzaju. Więc niektóre relacje nie napisałem do końca, ale nie dlatego, żebym, broń Boże, chciał cokolwiek ocenzurować, tylko uważałem, że już ta część jest tak okrutna, że pisanie dalej jest bardzo trudne. I są też relacje, które się nie są spójne, więc ja takich relacji niesprawdzonych, niepotwierdzonych przez inne relacje nie podawałem.
chociaż też je zbieram, bo też ciągle szukam potwierdzenia. Te relacje, które są, są to relacje, które są uzupełniane przez innych świadków, więc to już jest opis wiarygodny. Bliżej prawdy jest zawsze lepiej niż ukrywać, niż zawijać pod dywan czy pod koc, nie udawać, że czegoś tam nie ma, bo no, naprawdę zawsze wyjdzie. Wyjdzie prawda o tym, że na przykład, proszę zobaczyć teraz w sobotę, jak było w Hucie Pieniackiej, prawda? Mówi się, że na Ukrainie nikogo nie obchodzi to, co było. No obchodzi, bo protestowali przeciwko własnemu prezydentowi i prezydentowi Polski nacjonaliści. Prawda? Ci nacjonaliści także żyją tutaj u nas. I proszę sobie wyobrazić, byliśmy na koncercie w Legnicy, w Wyższej Szkole Muzycznej. Koncert organizowany przez dobry zespół muzyczny Łemkowski. I zespół ten śpiewa pieśń Dwa kolory. To jest czerwono-czarny, czyli pieśń o taką pochwalną, o UPA. I na zakończenie prowadzący wstaje i mówi: dlaczego państwo nauczyciele szkoły nie wstali? Wszyscy Ukraińcy wstają w tym momencie, proszę pana. To jest hymn nacjonalistów. Nie można w ten sposób podrzucać ludziom rzeczy do przyjęcia, bo to są nie do przyjęcia w Europie cywilizowanej, prawda? Nikt się nie zgodzi na tego typu sytuacje. Na pewno pisząc tą książkę miał ksiądz możliwość spotkać się z różnymi ludźmi. Czy miał też możliwość ksiądz poznania tych katów, nazwijmy to po imieniu? Dwukrotnie dostałem relacje od osób, nie tyle od nich, co ich od dzieci, które starały się no, nie kryć z jednej strony, jak się dowiedziały, że ich ojciec był w UPA, ale starali się pokazać, że też nie wszyscy no, byli jednakowi. Ja te relacje jednak skrzętnie zbieram, bo ważne jest to, żeby również strona ukraińska pokazywała, jak to wyglądało z drugiej strony. Niemniej jednak UPA jako SS Galicja są to organizacje przestępcze i nie wszyscy się chcą do tego przyznać. Na pewno dramatem Ukraińców jest akcja Wisła, tylko że nie można postawić znaku równości między ludobójstwem a akcją Wisła. Bo to są absolutnie dwie różne rzeczy. I myślę, że im więcej się powie takiej trudnej prawdy, tym, no, tym lepiej będzie dla młodych Polaków i Ukraińców. Thank you.
Jest pan historykiem z wykształcenia, z zamiłowania tak samo. Jak pan tą historię zna i jak pan to wspomina, jak pana uczono? Ja mam tą przewagę nad wielu ludźmi, że mam po prostu dostępność do informacji, do źródeł. Ja kończyłem historię w latach 80., kiedy kładzono szczególny nacisk na prawdę i odkrywanie tej prawdy i szerzenie jednocześnie tej prawdy. W związku z czym dla mnie to nie jest bardzo odkrywcze. Sądzę, że istotnicze jest to, że zaczęto głośno o tym mówić. I mówi się to już publicznie. To są spotkania, kiedy uczestniczy tutaj ponad 200 osób i ci ludzie wiedzą już o czymś, że można w ogóle coś takiego mówić, że historia przestaje po prostu pochować swoje białe plamy. Sądzę, że my ciągle jesteśmy przerażeni tak naprawdę ogromem cierpień ludzi, którzy to doznawali tego bólu i nie zrozumiały dzisiaj szczególnie dla nas to, że można mieć taką satysfakcję zadawania bólu i cierpienia drugiej osobie. Czy miał pan przyjemność, już możliwość przeczytania książki księdza Zalewskiego? Nie, jeszcze nie miałem tej książki przeczytać, ale na pewno ją przeczytam. Jak wrażenia po takim spotkaniu? Proszę Pani, proszę Państwa, no to jest coś wspaniałego. My kresowiacy to chcielibyśmy się nawet częściej, bo a szczególnie ja jestem zadowolony i bardzo to miłe spotkać było tak dużo też młodych ludzi, o jak Państwo. Ja wiem, że to rodzice, może babcia, dziadzio jeszcze tam wysłał i o tym mówili, ale to jest chwalebne, że jednakże Polacy interesują się tym i tak powinno być. Dobrze by było, gdyby jeszcze raz gdzieś to można było częściej się spotykać. No, oby tylko tego rodzaju spotkania i ludzie w sercach nosili też i przebaczeni dla tych wzajemnie sobie, żeby to szło ku dobremu, ku pojednaniu naszych narodów, tak, naszego narodu tak ciężko przez historię, no, obarczono. Widzę, że stoi pan tu z książkami, domyślam się, że chodzi o autograf. Proszę mi powiedzieć, był pan też na spotkaniu, jakie wywarło na panu ono wrażenie? No, spodziewałem się tego, co tu usłyszę i wydaje mi się, że takich spotkań powinno być więcej. Żeby, tak jak mówił ksiądz, żeby ta prawda nie ginęła, żeby ci, którzy odchodzą, mogli przekazać to, co się tam faktycznie działo. Moi rodzice pochodzą spod Lwowa, konkretnie z miejscowości Buczały i Chłopy. Nawet są tam tutaj pokazane na tej wystawie i z ich relacji znam tą rzeczywistość. Moja mama na przykład uciekała z tej miejscowości, ojciec ich wywiózł w głąb Polski, bo akurat miał taką możliwość, a poradził mu to jego sąsiad, który był Ukraińcem. Powiedział, żeby wyjeżdżał, bo będzie niedobrze. Jesteś młodą osobą, zdecydowałeś się przyjść na to spotkanie, uczestniczyć w nim. Jakie ono wywarło na tobie wrażenie? No bardzo duże jest, jakby nie patrzeć, bardzo wielkie święto, no, tragedia, zbrodnia, jak tutaj mówił ksiądz, to na pewno najbardziej to uderza w ludzi starszych, to ludzie, którzy to przeżyli lub mieli jakiś tam kontakt z tym. No dla nas młodych to jest to jakieś też przeżycie, jeżeli powiedzmy dużo nam się o tym opowiada, czy to od dziadków, czy to od rodziców, to jednak też jakby przez coś z tego wynosimy i no i jakby przeżywamy to również tak samo jak ci starsi ludzie.
Ja oczywiście piszę drugą część, bo dostałem już tak ogromną ilość materiału, że to byłoby grzechem, żeby nie opisać dalszych fragmentów. Ja w tej chwili chcę wydać relację świadków. Oczywiście zrobię do tego wstęp, zrobię opracowanie, podam kontekst historyczny. Natomiast te relacje to już jest około 80 kolejnych nowych relacji. One opracowane odpowiednio pokażą też dramaty tych ludzi, którzy tam żyją. Bardzo często są to relacje, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. One były gdzieś przechowywane w ukryciu, niektórzy spisywali dopiero przed śmiercią, inni dyktowali komuś na taśmę magnetofonową. No i to myślę, że to nasza dla młodych historyków jest ciekawe, bo nie ma archiwów, więc niech zobaczą, co ci świadkowie jeszcze żyjący opowiadają.